Dzień dobry. Dzisiaj w programie Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem programu Godzina z samorządem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie wójcie, rozpoczniemy sobie od obecnie najbardziej aktualnego tematu. Południowo-zachodnia Polska odczuła ostatnio bardzo mocno skutki powodzi. Czy na terenie gminy Ropa jest dużo terenów zalewowych? Patrzymy na to, co dzieje się na Dolnym Śląsku. No i po prostu brak słów, żeby opisać współczucie, jakie powstaje, widząc te wszystkie obrazy, te zniszczenia i krzywdę ludzką. Można powiedzieć, że w gminie Ropa w tym roku ta powódź nas w ogóle nie dotknęła. Widzimy również na zalewie Klinkówce, że właśnie przy tych większych opadach poziom wody w zbiorniku podniósł się, ale tylko o 10 centymetrów. A później ten poziom wody opadł. Gmina Ropa i cały powiat gorlicki i Małopolska są narażone na powodzie. Te powodzie były w roku 2010, 2014, 2018. Powódź z 2010 roku dokuczyła właśnie naszej gminie, bo była zalana sala gimnastyczna. Musieliśmy wymienić bardzo dużą powierzchnię podłogi wykonanej z parkietu. Ale i również ucierpieli mieszkańcy, ucierpiały sklepy, magazyny, mieszkańcy Gorlic, mieszkańcy Biecza. To były te tereny, które były totalnie zalane. Poziom wody w domach czasami wynosił około 1 metra, patrząc z poziomu podłogi. Mamy nadzieję, że te doświadczenia nie dotkną nas w tym roku. Natomiast z roku na rok poprawia się zaopatrzenie strażaków w sprzęt, który służy właśnie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Jesteśmy wyposażeni w pompy, w nowoczesne urządzenia. Mamy nadzieję, że te urządzenia nie będą potrzebne. Również należy powiedzieć, że mimo że te opady w południowej Polsce są bardzo obfite, no to tak jak patrzymy w naszych studniach, w naszych zbiornikach, tej wody jest bardzo mało. Cierpimy wręcz w tej chwili na suszę hydrologiczną. Poziom wód gruntowych opadł, w studniach jest czasami 0,5 metra wody. Mieszkańcy oszczędzają, aby wystarczyło na najbliższe miesiące. Również mamy nadzieję, że jeszcze jesień przyniesie dodatkowe opady, tak żeby ten zbiornik w Klinkówce, te zapasy zostały uzupełnione, bo z tych zapasów korzystają potem gminy położone poniżej Klinkówki, miasto Gorlice i cała sieć wodociągowa. Trwa budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu. Na jakim jest etapie? Stacja uzdatniania wody jest takim sercem wodociągów, bo tam jest ujęcie wody, tam ta woda jest uzdatniana, gromadzona w zbiornikę i potem wysyłana do kranów. W odniesieniu do tej stacji uzdatniania wody wykonano konstrukcję budynków, zbiorniki na wodę, zainstalowano filtry pośpieszne, wykonano instalacje hydrauliczne. Trwają prace związane z ujęciem wody z rzeki Ropa. Inwestycja ma być oddana do użytkowania do końca 2024 roku. Również w tym czasie ma być zakończona budowa instalacji wodociągowych w Klinkówce oraz zbiornik na wodę w przysiłku Pniaki. W Ropie instalacje wodociągowe do stacji uzdatniania wody będą wykonane w 2025 roku. Również w tym czasie będzie wykonany zbiornik na wodę w przysiłku Lipie. Jest to jeden z najwyżej położonych przysiłków. Mamy nadzieję, że ta woda z tego zbiornika zapewni dobry wydatek i ciśnienie dla wszystkich mieszkańców Ropy. Ropa i Klinkówka czekają na wodę, czekają również mieszkańcy, którzy nie zostali ujęci w programie z powodu ograniczeń finansowych. W najbliższych latach będziemy sieć wodociągową rozbudowywać, zwłaszcza do zabudowań położonych wyżej, które chronicznie cierpią na brak wody. A proszę przypomnieć, jaki jest całkowity koszt realizacji tego zadania? Dla Klinkówki jest to 16 200 000 zł i w ramach tego zadania wykonujemy stację uzdatniania wody, 6 km kanalizacji, 6 km wodociągów.
Natomiast w odniesieniu do miejscowości Ropa jest to kwota około 9 milionów złotych i za tę kwotę wykonujemy właśnie instalację wodociągową. Mamy nadzieję, że rok 2025 będzie tym czasem, dla którego woda zagości w domach mieszkańców Ropa, ale mamy również nadzieję na to, że będą nowe środki z Krajowego Planu Odbudowy dla obszarów takich właśnie jak nasza gmina, bo tych braków związanych z wodociągami, braków związanych z kanalizacją jeszcze jest bardzo dużo. Panie Wójcie, inwestycje drogowe, jakie są obecnie realizowane na terenie gminy? W odniesieniu dróg korzystamy między innymi z funduszu marszałkowskiego pod nazwą Drogi dojazdowe do pól. W roku 2024 wykonano dwa takie odcinki w przesiłku Zagórze w Ropie i w przesiłku pod Łyżcem w Łosiu. Również zbudowano dwa zjazdy z dróg powiatowych, jeden w Klinkówce w kierunku stanicy wodnej, będzie to drugi z istniejących zjazdów, ale i również wybudowano bardzo oczekiwany zjazd z drogi relacji Ropa-Florynka. Ten zjazd był położony na bardzo ostrym takim wzniesieniu. W związku z tym mieszkańcy w zimie mieli ogromny kłopot, aby łączyć się właśnie do drogi powiatowej z drogi gminnej. Te prace już praktycznie są zakończone. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni. Podziękowania również dla tych mieszkańców gminy, którzy umożliwili zakup działki, bo nie obyło się bez poszerzenia powierzchni potrzebnej do zjazdu. Za nieduże środki finansowe zakupiliśmy niezbędne tereny, na których właśnie został zbudowany ten zjazd. Robimy również dwa place parkingowe w Klinkówce. Jeden remontujemy i polepszamy jego stan, natomiast drugi plac parkingowy budujemy od początku, od nowa, a jest to związane z ogromnymi potrzebami, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy bardzo dużo samochodów, mieszkańców, turystów przejeżdża nad zalew Klinkówce i nie mają gdzie zaparkować. Parkują w związku z tym przy drodze powiatowej. Jest to niebezpieczne zarówno dla użytkowników drogi, jak i też dla właścicieli samochodów. Mam nadzieję, że te dwa parkingi przynajmniej w znacznej części rozwiążą te problemy. Czyli ten komfort mieszkańców znacznie się poprawi? Tak, mieszkańców, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, no bo parkowanie samochód przy samochodzie na poboczu drogi powiatowej, która do tego nie jest przystosowana, jest ogromnym zagrożeniem. Z tych samochodów wysiadają dorośli, wysiadają dzieci. No dzięki Bogu na razie nie było tam żadnych zdarzeń, natomiast i turyści, i policja zwraca uwagę na konieczność wybudowania nowych miejsc parkingowych. Przejdźmy sobie teraz do inwestycji związanych z zabytkami. Na jakim etapie są prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Świętego Michała? Odnawiamy trzy zabytki. Jednym z nich jest właśnie kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archaniowa. I tutaj wykonujemy aspekty związane z poprawą tych wyglądów techniczno-estetycznych, zatrzymaniem procesów dezintegracji zabytku, renowacją prospektu, szafy organowej oraz chóru wraz ze schodami. Koszt tego przedsięwzięcia 585 tysięcy złotych plus 15 tysięcy udziału własnego gminy Ropa. Bardzo dobry program, który zapewnia dostęp do 98% potrzebnych środków, natomiast pozostałe 2% zabezpiecza właśnie gmina. Drugim takim zabytkiem, który jest perełką architektury drewnianej, jest grecko-katolicka cerkiew w Łosiu, gdzie odnawiamy ołtarz wraz ze złoconym tabernakulum. Ołtarz został zdemontowany, a jego elementy przeniesione do pracowni konserwatorskiej. Po remoncie uzupełni on zbiór sztuki łemkowskiej. Koszt tego remontu to jest około 400 tysięcy złotych plus również ten 2% udział gminy Ropa. Całe zadanie powinno być wykonane do końca 2024 roku. I trzecim obiektem zabytkowym, o który się troszczymy, jest Ropski Dwór, gdzie wykonano zabezpieczenia przed wilgocią i gryzoniami. Były ogromne problemy z kunami, które niszczyły właśnie te ocieplenia.
Wykonano izolację poziomą, wykonano renowację elementów kamiennych i ceglanych, tynków, okładzin i posadzek. Poprawiono roboty malarskie, a prace objęły parter i poddasze. Wartość tych prac to 248 tysięcy złotych, a dotacja gminy 6 tysięcy złotych. Słowa podziękowania dla proboszczów pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Łosiu oraz przedstawicieli Fundacji Szlachetne Zdrowie, którzy w zasadzie realizują te remonty przy wsparciu gminy. Mam nadzieję, że turyści, którzy będą przejeżdżać do naszej gminy, będą właśnie podziwiać te dwa kościoły i Robski Dwór, który jest taką perełką na terenie właśnie naszej miejscowości. Panie wójcie, gmina także szukała wykonawców remontów cmentarzy. Które zostaną nimi objęte i na czym będą polegały te działania? Również Polski Ład i z tego programu dwa cmentarze zostały ujęte do remontu. Cmentarze z I wojny światowej. Pierwszy to jest cmentarz numer 71 w Łosiu, zaprojektowany przez Hansa Mayra w 1915 roku, a drugi cmentarz numer 72 w Ropie, również zaprojektowany przez Hansa Mayra w 1915 roku. Na tym cmentarzu spoczywa 6 żołnierzy rosyjskich i 6 żołnierzy austriackich. Natomiast na tym cmentarzu w Łosiu 9 Rosjan i 63 Austriaków. Remonty będą polegać na poprawie stanu ogrodzeń, wymianie zniszczonych podstaw krzyży, naprawie niektórych krzyży, które są uszkodzone, odtworzeniu tablic informujących o nazwiskach i datach pochówku. Nastąpi również uporządkowanie terenów bezpośrednio przylegających do cmentarzy. Koszt remontu cmentarza w Łosiu to kwota 225 tysięcy złotych, a cmentarza w Ropie to kwota 172 tysiące złotych. Jesteśmy przed podpisaniem umów, ale mam nadzieję, że nastąpi to niebawem i te remonty zostaną wykonane do końca listopada 2024 roku zgodnie z deklaracją, jaka została złożona do programu Polski Ład. Środki na remonty pochodzą właśnie z tego rządowego programu Polski Ład. Gmina za każdym razem dokłada 2%, natomiast 98% to są środki rządowe, które chcemy wykorzystać w ten sposób, aby doprowadzić do pierwotnej świetności jeden i drugi cmentarz. Czyli z punktu historycznego to ważne miejsce na mapie gminy? To bardzo ważne gminy, to bardzo ważne miejsce. Patrzymy na nazwiska tych żołnierzy, są to Rosjanie, są to Austriacy, ale są to również Węgrzy, bo właśnie to Cesarstwo Austro-Węgierskie to był czas Wielkiej Wojny, w którym Austro-Węgry brały udział i to też świadczy o naszej kulturze, dlatego że dbałość o historię, dbałość o pamięć, no to jest rzecz bezcenna. Przyjeżdżają, widzimy Węgrzy, przyjeżdżają czasami Rosjanie, czasami Austriacy, szukają swoich przodków i czasami są wręcz zdumieni stanem zachowania tych grobów, które są w dobry sposób utrzymane, a młodzież przed wszystkimi świętymi zawsze stara się, aby przed każdym takim krzyżem, na każdej mogile zapłonęło światełko. Sport to zdrowie. Trwa budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 2. Panie wójcie, co zostało już wykonane? Na pewno młodzież nie może doczekać się tego zadania. Tak, po budowie wodociągów, po budowie stacji uzdatniania wody i systemu kanalizacyjnego jest to jedna z naszych największych inwestycji. Budowa hali jest realizowana od początku 2024 roku. Planowanie do użytkowania to pierwsza połowa 2025 roku, ale widzimy, że pewnie będzie to oddanie troszeczkę szybsze. Wykonawca wyprzedza harmonogram budowy obiektu. Jest możliwe, że większych zaplanowanych prac będzie ukończone jeszcze w 2024 roku. Obecnie mamy stan surowy zamknięty. Firma zamontowała drzwi, okna, wykonuje prace tynkarskie.
układa płytki ceramiczne, przygotowuje posadzki pod wykonanie tej głównej podłogi sportowej. Czekamy na montaż zamówionej windy. Są wykonywane prace porządkowe wokół obiektu, a uczniowie szkoły czekają z wielkim zniecierpliwieniem na zakończenie tej potrzebnej inwestycji. Przypomnieć należy, że do tej pory te zajęcia odbywały się na zewnątrz przy ładnej pogodzie, natomiast kiedy padało, kiedy był mróz, zajęcia odbywały się na korytarzach tej szkoły. Jest to nowa jakość, złamanie barier architektonicznych, umożliwienie korzystania przez wszystkich uczniów bez względu na aurę, jaka panuje na zewnątrz. Oczekiwanie pewnie nie tylko rodziców i nauczycieli oraz dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy odnoszą sukcesy sportowe i którzy chcą ćwiczyć w dobrych warunkach. To nie jedyne inwestycje związane ze szkolnictwem. W ramach programu Aktywna Tablica gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji. Jakie szkoły je otrzymają i na jaki cel? Nieduży projekt, ale bardzo potrzebny. Aktywna Tablica umożliwia zakup do szkół, zespołu szkół podstawowych numer 1 i zespołu szkół podstawowych numer 2 w Ropie, nowoczesnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu 65 cali. Można więc na nich pisać, rysować, ale również można prezentować filmy, obrazy i zagadnienia z zakresu fizyki i nauk o Ziemi. Każda ze szkół otrzymała po 2 sztuki takich urządzeń dydaktycznych. Koszt realizacji projektu to 87 tysięcy złotych. 69 700 to są środki rządowe, natomiast 17 300 zabezpieczyliśmy w budżecie Urzędu Gminy, aby dołożyć i zakupić tak potrzebne sprzęty. Odnośnie bezpieczeństwa, na budynku remizu OSP w Ropie został zainstalowany automatyczny zewnętrzny defibrylator. Z jakich środków udało się go zakupić i czy planowane są kolejne zakupy defibrylatorów? Ten projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W powiecie gorlickim zainstalowano 9 defibratorów AEG, w tym jeden w remizie OSP w Ropie. Każdego roku w Polsce dochodzi do około 40 tysięcy zatrzymań akcji serca, a prawidłowo przeprowadzony masaż serca i użycie właśnie defibrylatora pozwala uratować co najmniej 3/4 z tych osób, które dotknięte są tą chorobą. Koszt urządzenia to kwota około 10 tysięcy złotych. Jest zapowiedź, że docelowo w każdej remizie OSP powinny pojawić się takie urządzenia do ratowania życia. Planujemy również tutaj przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców, dla pracowników urzędu gminy, aby w przypadku właśnie potrzeby zastosowania tej resuscytacji i defibrylacji ci pracownicy byli do tego przygotowani. Urządzenia są mówiące. Jak się otworzy kapsułę, od razu można usłyszeć komunikaty, co należy zrobić, jak rozpakować ten sprzęt, gdzie przykleić elektrody, jak te elektrody zamontować. Są one, te urządzenia, przeznaczone zarówno dla dzieci, bo tutaj jest całkowite odmienne podejście z defibrylacją, jak również dla dorosłych. Również wspomnieć należy, że mieszkańcy naszego powiatu tutaj fajnie się zaprezentowali, bo zagłosowali w tym budżecie obywatelskim, bo było głosowanie, uzyskanie dużej ilości głosów umożliwiło uzyskanie, właśnie pozyskanie tych nowych urządzeń, które są bardzo potrzebne. Na tym dzisiaj zakończymy. Za rozmowę dziękuję. Dziękuję Pani. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Trenty.